morning! Welcome to the TV Sport News. Today we're talking about Zbigniew Brudka, who won gold medal at this year's Winter Olympics. Pierwszy etap potyczek z językiem miał formę rywalizacji drużynowej. Trzyosobowe zespoły z każdej szkoły oddzielnie w konkursie języka angielskiego i języka niemieckiego zmierzyły się z zadaniami, w których mieli wykazać się umiejętnościami rozumienia języka i wypowiadania się w nim. Tym razem mieli za zadanie przygotować informację z wylosowanej wcześniej dziedziny i przedstawić ją w formie telewizyjnego newsa. Główną ideą naszą, kiedy stworzyliśmy ten konkurs i w tym roku przy już 5. jubileuszowej edycji, jest możliwość spotkania uczniów całego powiatu, uczniów uzdolnionych językowo i sprawdzenia się w wiedzy w wybranym języku. Jest to albo język angielski, albo język niemiecki. Speaker 1. What's the weather like? Speaker 2. Make sure you take lots of photographs. Drugi etap miał formę pisemnego testu. Zawierał zadania zamknięte i otwarte, sprawdzające wiadomości i umiejętności gramatyczno-leksykalne. Uczniowie piszą test. Test dosyć obszerny, ponieważ składający się zarówno z wiedzy leksykalno-gramatycznej i z zadań tego typu, ale również badający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, a także ogólnej wiedzy o krajach anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych w zakresie, w zależności od tego, jaki język uczeń wybrał do udziału w konkursie. Potyczki to znakomita okazja do rozwijania zdolności językowych uczniów, stworzenia im możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze rywalizacji. Jednak z roku na rok coraz mniej uczestników wybiera język niemiecki. Zachęcałabym do nauki tego języka, gdyż język niemiecki jest w Unii Europejskiej językiem, którym porozumiewa się najwięcej osób. Poza tym, jeżeli chodzi o szanse na rynku pracy, również znajomość drugiego języka obcego, języka niemieckiego, ułatwia potem znalezienie pracy. Świdnicka Szkoła Społeczna oraz Społeczne Gimnazjum znane są z tego, że dużą uwagę w trakcie całej edukacji przywiązują do nauki języków obcych. Nasza szkoła realizuje już od wielu lat rozszerzony program nauki języków obcych. Jesteśmy drugą na terenie miasta Świdnicy szkołą, która już w podstawówce uczy dwóch języków, bo drugim jest to język niemiecki. No, w gimnazjum prowadzimy rozszerzoną naukę tych języków i mamy to na różnych poziomach zaawansowania, czyli jest podział na grupy mocniejsze, słabsze i tak dalej. Organizatorzy konkursu wyłonią wśród uczestników grupę laureatów i finalistów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Dla nich poza nagrodami rzeczowymi czeka nie lada gratka, tak zwany strzał w dziesiątkę, czyli nagroda, która umożliwia podjęcie nauki w pierwszej klasie społecznego gimnazjum z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Taką szansę otrzymali Sebastian oraz Iga, którzy byli laureatami potyczek z językiem obcym w latach ubiegłych i w ten sposób zostali jego uczniami. Co cię motywuje do nauki języków obcych? Moje plany na przyszłość. Czyli? No, chciałabym mieć jakąś zagraniczną pracę i zdać międzynarodową maturę. Chciałbym dostać dobrą pracę, a jak wiadomo, trzeba znać wiele języków na ten czas, więc uczę się i angielskiego, i niemieckiego. Wyniki ogłoszone zostaną 13 marca podczas specjalnej gali, w trakcie której nagrody wręczone zostaną przez tegorocznego patrona konkursu, prezydenta miasta Świdnicy, Wojciecha Murcka.